Bartosz Szymoniek jest razem z nami. Bartku, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. No to cię trochę pewnie zaskoczę, bo zaśpiewam ci 100 lat. O, to rzeczywiście. 100 lat. Akurat przed chwilą słyszałem, że podobnie jak Staszek Sojka dzisiaj, tak? Tak. Stanisław Sojka dzisiaj, obok wielkiego mistrza, dzisiaj również świętujesz. Najlepsze życzenia przyjmij od całej muzycznej jedynki. Dziękuję serdecznie. Urodzinowo, no trochę wcześniej sprawiłeś sobie ten prezent, ale jest również bohaterka naszego spotkania, czyli płyta Alarm Barta Szymoniak, twoje dzieło. Tak jest, płyta ukazała się 1 marca. Warto podkreślić, że jest to pierwsza taka moja płyta w całości zarejestrowana za pomocą mojego aparatu mowy, czyli połączenie beatboxu, wokali i gitary Michała Parzymięso. Wszystko to razem taką dał fuzję, nazwałem ją beatrockiem. No tak, beatrock. Wytłumaczmy tym, chociaż powiem szczerze, ten beatboxowanie, czy też beat, czy też imitowanie instrumentów ustami, tak, czy tylko ciałem, to nie jest jakaś nowa rzecz, ale ty się temu poświęciłeś w całości i nagle się okazało, że wszystkie podkłady można zrobić właśnie, przepraszam, odgłosem paszczą, tak? Tak, i na tym polega zasadnicza różnica, dlatego nie nazywam tego beatboxem i nigdy siebie nie nazywałem stricte takim typowym beatboxerem. Zawsze mi się to gdzieś tam jednak kojarzyło z hip-hopem. Ja improwizację ustną, bo tak to nazywam, czyli tą wyjściową, czyli naśladowanie dźwięków po kolei, czyli tak jak w przypadku tytułowego utworu Alarmu, gdzie tworzę po kolei wszystkie warstwy dźwiękowe sam, własnym głosem, a następnie zapętlam je na looper i one wszystkie tworzą kompozycję. I to jest istotna różnica, ponieważ sam beatbox opiera się po prostu na takiej imitacji dźwięków, rytmu, samego rytmu właściwie. Natomiast ja tworzę w ten sposób utwory i od zawsze w ten sposób właśnie komponowałem i stwierdziłem, że dlaczego nie nagrać w końcu takiej płyty, tym bardziej, że do bardzo fajnej współpracy między mną a Michałem w pewnym momencie doszło. No i w ten sposób właśnie tak powstała ta płyta, czyli najpierw sama ta struktura bitu, czyli powiedzmy tam a potem basy, tak, czyli i na przykład trąbka. I to wszystko razem zapętla mi w ten sposób powstaje cała kompozycja. Proszę Państwa, jeden Bartas Szymoniak, a cały Big Band, można powiedzieć, u nas w studio. Bartas, posłuchajmy może i zwróćmy uwagę na te szczegóły, jak to wszystko brzmi. Alarm. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy, niech trwa. I tak to wszystko wygląda i tak to wszystko brzmi. Alarm, nowa płyta Bartasa Szymoniaka, podkłady, beat rock tak zwany. Bartas robi to wszystko sam i towarzyszy ci gitarzysta i pianista, uzdolniony również Michał Parzymięso. Pomówmy o treści, bo zabrałeś się za literaturę, czy też poezję raczej powiedziałbym, naprawdę najwyższej próby. Tak, wszystko. Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński. Tak jest. Antoni Słonimski. Tak, Antoni Słonimski. Wszystko zaczęło się od Słonimskiego rzeczywiście. Tak, od Alarmu właśnie? Od Alarmu. Poza anteną jeszcze nawet o tym przed chwileczką mówiliśmy, podobnie jak ty właśnie. Ja to pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, kiedy tak, jako taki właśnie obowiązek. Recytatorski. Obowiązek recytatorski. I to kompletnie gdzieś po prostu bokiem przeszło. Tak jak zresztą chyba w większości dzieciaków w tamtym okresie. Po latach to odkryłem na nowo. Jeszcze w tle wszystkie te napięcia, które gdzieś tam wokoło się dzieją, panują i po prostu rytm sam się wybił. Do tego ten tekst się wpasował. Właściwie to było jakieś, nie wiem, jakby mi coś z góry powiedziało. I w ten sposób stwierdziłem, że pójdę za ciosem i zacznę wertować pozostałe wiersze. I tak właśnie dołączył później naturalnie Baczyński, dołączył Gajcy i w ten sposób powstała ta płyta, co bardzo ważne i chciałbym tutaj zaznaczyć, bo jesteśmy w tej chwili po serii koncertów i zagraliśmy też kilka takich grań, kilka takich koncertów właśnie dla dzieciaków z liceów i z gimnazjów. To organizowały to Domy Kultury i niesamowity odbiór był tej muzyki, a przede wszystkim mamy sygnały od dyrektorów i od nauczycieli, że
Że nagle ta poezja zupełnie inaczej jest odbierana. Złapała oddech jakiś dzięki tej płycie właśnie. Dzieciaki ją po prostu zaczęły recytować, zaczęły ją śpiewać i przyswajać sobie te teksty, poznając w ten sposób twórczość. Miałem też taki przypadek po koncercie w Krakowie, że przyszedł 10-letni chłopiec i powiedział, że zaśpiewał nauczycielowi Alarm. Nie recytował go, tylko zaśpiewał. No tak, bo w tych podziałach twoich ten rytm rzeczywiście wybiłeś. Myślę, że i sam poeta byłby zadowolony, że tak trafiłeś akurat tutaj. Bartku, napisałeś też jeden tekst sam? Tak, jest to utwór Nie ma sprawiedliwości, chociaż są w sumie jeszcze takie dwa przypadki na tej płycie, że dwa utwory są w połowie też mojego autorstwa, jeśli chodzi o teksty. Coś pomieszałeś. Delikatnie tak, chociaż na płycie jest rzeczywiście napisane, że są to teksty wieszczy. Ale tak, jednym w całości moim utworem z moim tekstem jest Nie ma sprawiedliwości. Zachęcam do posłuchania tej płyty. Nie będę zdradzał tutaj słuchaczom, kiedy ten konkretny utwór powstał, ale był to pierwszy kawałek, który nas, tak można powiedzieć, zazębił artystycznie z Michałem i stwierdziłem, że zamieszczę go po prostu na tej płycie. Jesteście we dwóch, to jak wyglądają koncerty? Jakbyś mógł krótko opowiedzieć. I we dwóch koncertujecie? Ty to wszystko sam? Tak, ja wykonuję właśnie całą tę bazę dźwięków, czyli wszystkie bity, basy, trąbki. Michał do tego dogrywa swoją gitarę i towarzyszy mi też wokalnie. I to się dzieje tu i teraz na żywo? Tak, to wszystko się dzieje absolutnie na żywo. Zapraszamy na koncerty. Nie używam żadnych playbacków czy półplaybacków. Także można powiedzieć, że jestem samowystarczalny. 5 minut stanowi nasza... Znaczy, rozkładamy się na scenie. 5 minut się składamy. Trochę dłużej zawsze trwa próba, ale jesteśmy w stanie właściwie zagrać wszędzie i w każdych warunkach. To jest niesamowita sprawa z takim wykonywaniem muzyki. Ja zawsze do tego dążyłem, żeby po prostu i traktuję właściwie swoją muzykę, ale przede wszystkim właśnie tę płytę, bo od niej uważam taki... tę płytę uważam za taki mój prawdziwy początek artystyczny, świadomy artystyczny. Nagrałem wcześniej płytę, z której jestem bardzo zadowolony. Natomiast ta otwiera taki nowy rozdział, można powiedzieć, w moim życiu. I naprawdę przez ostatni rok bardzo dużo się zmieniło. Dużo koncertujemy i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Gajcy, Baczyński, Słoniński w najbardziej chyba jak do tej pory interpretacji, myślę, nowoczesnej. Barta Strzymoniak. Bartku, co proponujemy z tego Alarmu twojego na koniec? Może utwór Wiatr. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.